Mamy, moi drodzy, kolejny zwiastun Need for Speed'a, tym razem gameplay. Mówimy tu o Need for Speed Unbound na 2022 rok, premiera 2 grudnia. Oglądamy pierwszy gameplay. O kurde. Masakra, ty. Jeszcze takiego Need for Speed'a nie było. Damn. Okej, widzimy tutaj dużo podobieństw do hita. Teraz będziemy sobie to oglądać w spowolnionym tempie, żebyśmy wszystko sobie ładnie zobaczyli. Więc to, co tutaj widzicie, to są takie tak zwane style artystyczne. Mamy też różne efekty Nitra. Widać tutaj taką trochę inspirację Dekru 2 i tymi rzeczami, które tam były. Nawet powstał jeden taki fanowski zwiastun, który widziałem na Twitterze, gdzie ktoś zrobił trailer nowego Need for Speed'a w Dekru 2. Bardzo fajnie to wyglądało, tak swoją drogą. I w Dekru 2 mieliśmy już namiastkę właśnie takich efektów i dużo innych takich też zwariowanych, więc nie wiem, czy to jest inspiracja Dekru 2, czy to jest faktycznie stworzenie jakiegoś takiego swojego stylu na nowo. Ciężko powiedzieć, no nie? I tutaj mamy, zobaczcie, hardkorowo stunigowany samochód. To wygląda jak jakiś Nissan. Zobaczcie na ten dach. Mamy tu orurowany, ale samochód nie ma właściwie dachu, jest to dach z rurek, które chronią przed dachowaniem. No i tutaj mamy driving effects, czyli to jest to, z czym ja nie potrafiłem sobie poradzić na ostatnim odcinku, nie potrafiłem zrozumieć, o co chodzi z tymi efektami jazdy. To są właśnie te efekty jazdy, tutaj jest to trochę wytłumaczone. Zobaczcie, ten dym spod opon. Nie widzę tutaj, no nie widać tutaj opcji, żeby można było sobie włączyć standardowy dym, ale wiecie co? Jako na grę arcade'ową, nawet mi się to podoba, nie będzie mi przeszkadzał raczej ten dym. W Dekru 2 wszystkie moje samochody wyposażałem w jakieś dziwne właśnie tego typu ozdoby i nie miałem z tym żadnego problemu, po prostu dobrze się bawiłem, to jest gra tego typu. I ten nowy Need for Speed też będzie miał coś z tego i te artystyczne rzeczy nie wyglądają tak źle, jak się temu przyjrzeć. Co jest bardziej efekt Niktora, mimo wszystko dalej mnie rozwala. Mamy tutaj trochę interfejs. Ja się może przesunę o w to miejsce. Zobaczmy, jak wygląda interfejs. No po prostu interfejs. Nic, co byśmy, czego byśmy jakoś specjalnie nie znali, prawda? I mamy sobie tutaj taki interfejs. W ogóle to wideo jest strasznie słabej jakości, ale lepszego nie udało mi się znaleźć, powiem wam szczerze. Zobaczcie, tutaj mamy jakieś nitro. Tutaj mamy, nie wiem, co to jest w sumie. To tutaj. Tutaj mamy oczywiście obroty, prędkość, biegi. Tutaj mamy mapkę. Nic zazwyczaj. Chociaż mapka stylistycznie przypomina mi trochę Need for Speed Most Wanted? Nie no, bardziej poprzedniego Need for Speed'a. Chociaż ona się już, widać, że tak dziwnie nie rusza podczas dodawania nitra. Mnie to bardzo denerwowało w Need for Speed Heat. Teraz jesteśmy właśnie na tym fragmencie gameplayu i tutaj możemy zauważyć hardkorowe wręcz efekty wokół samochodu. Ja myślę, że to jest rzecz, która nie będzie nam przeszkadzać i do której się szybko przyzwyczajmy. I na pewno będzie rzesza graczy, którzy będą używać tego typu spraw z racji tego, że zobaczcie, jak popularne zrobiły się różne skiny do Counter-Strike'a, tak? Co jest właściwie totalnie oddzielny biznes lub nawet hazard, który się rozwinął do monstrualnych wielkości i dla każdego jest to zupełnie normalne, że się zdobywa jakieś skórki i inne rzeczy w grach, no nie? No i tutaj chcą zrobić coś takiego. W ogóle cała ta kampania wokół Need for Speed'a bardzo mi się podoba. Tutaj mamy kolejny fragment interfejsu. Tutaj widzimy checkpoint w tle, który łudząco przypomina ten z Need for Speed'a Hita. Ja muszę sobie na streamku przejść tego Hita jeszcze raz od początku, żeby sobie przypomnieć w ogóle Need for Speed'a. Okej, dobra, teraz radar przypomina bardzo Need for Speed'a Hita, jeśli chodzi o interfejs, no nie? Mam takie wrażenie, zwłaszcza tutaj ten driftujący samochód sprawia wrażenie jakby, nie wiem, dużo grałem tego Need for Speed'a, ale widać, że coś majstrowali chyba przy sposobie prowadzenia samochodu. W Hicie to było takie mocno skryptowane, takie dziwnie się zachowało ten samochód. Niekiedy ciężko było zrozumieć, co się właściwie dzieje z naszym autem.
hardkorowe, zobaczcie, efekty. Tutaj jakieś graffiti wyskakują z samochodu, no nie? Ale mówię, nie wiadomo do końca, czy będzie można to wyłączyć, czy będzie to konieczne, żebyśmy to mieli. Podczas gdy zamawiamy sobie wersję specjalną tej gry, to się nazywa wersja Palace, która jest za 400 zł na konsolę i 350 na pecety, to tam mamy w zawartości właśnie efekty jazdy jakieś wyjątkowe. Więc możliwe, że to będzie coś, co będziemy zdobywać podczas grania multiplayer. Bardzo jest możliwe, że będziemy mieli to do zdobycia podczas grania multiplayer, tak? Mamy coś takiego totalnie arcade'owego. Na początku byłem tak samo zszokowany jak wy, ale im pojawia się więcej informacji o tym Need for Speedzie, tym bardziej trafia do mnie, że wcale nie jest to takie złe. Mam tylko nadzieję, że będzie można część z tych rzeczy sobie wyłączyć, że nie będę musiał wszystkiego sobie wokół samochodu żeby musiał coś koniecznie mieć włączonego, tak? Może się okazać, że będzie na przykład zwykły dym. Tutaj nigdzie w tej kustomizacji nie widzieliśmy, żebyśmy mogli wybrać sobie zwykły, standardowy dym. Widać, że to jest chyba nawet początek, zobaczcie, tej listy wyboru rzeczy, ale może to jest jakieś menu rzeczy takich wyjątkowych, no nie? Tutaj mamy driving effects i ukośnik tags, czyli te takie tagi, czyli to się nazywa, czyli to są w ogóle tagi, nie? Ten dym spod opon, to co mamy tutaj chyba na dachu też, jak rozumiem. Na razie mamy, jest wyszczególniony tylko jeden samochód i w ogóle jakie on ma dziwną maskę i światła, przypomina GTR-a R34, no nie? Dziwnie wygląda to auto, ale to jest chyba stara Silvia SX200 czy coś takiego, nie? Piszcie w komentarzach, jeśli wiecie lepiej. No i tutaj chyba, tutaj mamy jeszcze trochę info o tym, no po prostu mam interfejs gotówkowy, no nie? No i tyle, i to właściwie ten zwiastun bardzo krótki jest. Mamy fragment gameplayu, co jest dużym plusem moim zdaniem, i na końcu możemy przeczytać, że to jest game engine footage, czyli to są faktycznie urywki wygenerowane przez silnik graficzny. Zresztą widzicie, że tutaj, chociaż z rozpikselowanej jakości, ale coś tam jest, widać, że jest fragment tych barierek wskazujących nam mniej więcej tor jazdy, gdzie powinniśmy się poruszać, no nie? Tutaj mamy nawet jakiś samochód ruchu ulicznego, które no, przypominają generalnie te poprzednie Need for Speedy. Czy faktycznie będzie się tak różnił od poprzednich Need for Speedu ten Need for Speed? Zobaczymy. W każdym razie miasto, po którym będziemy jeździć, Lakeshore bodajże, tak się będzie nazywać, ma być imitacją Chicago z prawdziwego świata. Także co? Czekamy na następne newsy o Need for Speed. No i ja jestem podekscytowany. Widać, że naprawdę przykładają się do kampanii promowania tej gry i mają jakiś taki swój unikalny pomysł na nową część. Tak samo jak twórcy Need for Speed Most Wanted 2005 mieli swój unikalny pomysł na czarną listę, której wcześniej nigdy nie było. Zobaczymy, z czym będziemy mieli do czynienia tutaj. Dzięki wam za dzisiaj, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Na razie, hejas!